Witajcie moi drodzy. Wiecie co? Trochę mnie ta sytuacja denerwowała. Nawiązuję tutaj do strajków rolników. Tego co się dzieje. To co mówiłem, że obecnej władzy nie można wierzyć, bo oni będą manipulować, kombinować, kłamać. On nie może, ten nie umie i tak dalej, i tak dalej. Wiecie o co mi chodzi? I pojechali do Brukseli. I tam klepnęli po prostu wszystko przeciw nam, przeciw rolnikom, przeciw Polakom po prostu. Ale po kolei. Pierwsze, co o czym chciałem dzisiaj powiedzieć, to jest temat, że podatki na żywność rosną od 1 kwietnia. Będzie to 5%. I co ciekawe, jeżeli się przyjrzecie dobrze tej sytuacji, to się okaże nagle, że te podatki na tą żywność, ta stawka zerowa, stawka VAT-u wskakuje na 5%, ale dla produktów polskich. Także produkty niemieckie, francuskie, hiszpańskie, włoskie, czy jakie tam jeszcze inne, po prostu mają nadal tą stawkę zerową. No i co o czym tu dyskutować? No, nie ma o czym. Także to jest jedna rzecz taka po prostu przeciwko nam, przeciwko Polakom, przeciwko rolnikom, przeciwko każdemu, który kupuje jedzenie. No nie wiem, może ktoś nie kupuje w ogóle jedzenia, może ktoś nie je, to wtedy ma to w nosie. I tyle, no nie będę tego komentował. Druga rzecz, na którą wpadli genialni eurokraci, to jest temat, moi drodzy, zakazu uprawy owoców i warzyw w ogródkach działkowych, przydomowych, gdzieś tam ogródkach, czy gdzie tam ktoś tam ma kawałek poletka, czy kawałek działeczki i sobie tam robi takie tam warzywa, truskawki czy jabłka sobie posadził i ma, no to taki zakaz ma być wprowadzony, takie pomysły są i można sobie o tym przeczytać w Zielonym Ładzie, jeżeli ktoś tam będzie po prostu sobie zaglądał i będzie chciał wejść w szczegóły, no to będziecie widzieli. Tak więc, moi drodzy, jeśli ktokolwiek z Was liczył na to, że przyjdzie Tusk i całą sytuację uzdrowi, będziesz cudownie, normalnie, będziemy żyli długo i szczęśliwie, no i co Wam tu powiedzieć, no co Wam tu powiedzieć? Zastanawiam się w sumie nad tym wszystkim, jak można się po prostu dać zrobić drugi raz, oszukać przez tego samego faceta, przez to samo środowisko, zresztą właściwie drugi, to nie jest drugi raz, tylko teraz powiedzmy tak sobie szczerze, mamy młodych ludzi, którzy mają takie podejście do życia, że oni już nie muszą o to z rodzicami, oni będą sami decydować. I zadecydowali, ponieważ 8 lat temu taki jeden z drugim miał lat 12, 13 czy tam ile, więc on po prostu nic nie pamięta z tych rządów PO-PSL. No bo skądże to się wtedy tam w piłkę grało, w komputery czy cokolwiek po prostu, ale na pewno nie polityka. I nagle dzisiaj ma lat 20 i wybiera, kogo wybiera. No więc de facto jest to wina rodziców. A na czym polega ta wina rodziców? Na braku uwagi. Na braku uwagi, czyli robimy to, co dokładnie chcemy. Dzieciaki, dajcie nam spokój, my nie mamy czasu. Oczywiście to nie jest w tej formie mówione, ale tak to po prostu wszystko w dużym skrócie wygląda. Dzieciaki nie mają uwagi rodziców, mają uwagę kolegów, koleżanek i tak dalej, i tak dalej. No przecież to jest absolutnie, co w moim slangu się mówiło, że to jest siara głosować na kogoś tam, powiedzmy. Takie środowisko się zrobiło, no co ty, co ty, co ty, i tak dalej, i tak dalej. No to co, głosujemy na PO? Prawda? Albo na jakąś lewicę, przepraszam, czy jakieś tam inne po prostu dziwolągi. No i tak to w każdym razie wszystko zaczęło wyglądać. A potem co? Potem mija na przykład 4 lata i chodzą sobie spuszczoną głową. Bo nagle na przykład mieli do 26 roku życia, nie musieli płacić podatków. Zaraz wymyślą im, że będą płacić. Mieli na przykład powiedzmy jakieś inne benefity i tak dalej. Nagle to wszystko im zostanie pozabierane. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły, jakie to benefity, bo to nie o to chodzi. Każdy wie, jakie one są, korzysta z tego i dobrze, jeśli są. Tym bardziej, że
te benefity naprawdę one są stosowane na całym świecie, więc niestosowanie ich w Polsce byłoby po prostu zwykłą dyskryminacją. Albo nie dajemy nikomu, albo wszystkim. Więc to jest na tej zasadzie. To, czy to jest dobre, czy to jest złe i tak dalej, no to już to pomijam. Chociaż biorąc pod uwagę rzecz historycznie, ja tu chciałem zwrócić uwagę, że jako historyk zamiłowania ja ciągle wracam do tej historii, ponieważ to już było i to wszystko, co jest i co będzie, wcześniej miało miejsce, to się już wydarzyło. I dla przypomnienia powiem, że w latach 50., kiedy ten przemysł był tak mocno, zaczął się rozwijać, ówcześni naukowcy, profesorowie powiedzieli, że w roku 1980, czyli w tamtym czasie po 30 latach, w każdej rodzinie pięcioosobowej będzie pracował tylko jeden człowiek z tej rodziny, będzie pracował jedną godzinę w tygodniu i za tą jedną godzinę utrzyma całą rodzinę przez miesiąc. Za tą jedną godzinę w tygodniu. I zobaczcie, jak nas oszukali. Dlaczego? Bo im się to nie opłaca. Oni wiedzą, że gdyby dopuścili do tej sytuacji, to co by się stało? To by stracili władzę. Dlaczego? Bo nikogo by nie obchodziło po prostu, czy tam ma kogoś słuchać, czy nie. A z drugiej strony, w sumie z jakiej racji ja mam kogoś słuchać? Przecież rodzę się jako wolny człowiek. Ze wszystkimi prawami wolnego człowieka. I teraz, czy ma ktoś prawo decydować za mnie, w jakim domu będę mieszkał, jakim samochodem będę jeździł, czy co będę jadł, co będę miał na talerzu? Powiem wam jedno, absolutnie nikomu do tego prawa nie daję. I jeżeli ktoś będzie chciał, jeśli będzie się godził na takie coś, to jest jego wyłącznie sprawa. Ale nie sądzę, żeby sytuacja była taka, że to wszyscy się zgadzamy na to, żeby ktoś tam, kto sobie po prostu lata samolotem w prawo, w lewo, kilka razy w tygodniu, jeździ spalinowymi samochodami. Przypomnę tutaj dla niektórych, bo niektórzy nie wiedzą, że spalinowy samochód to diesel i samochód z silnikiem benzynowym. Bo niektórzy tego nie wiedzą, jak dobrze o tym wiecie. Więc jeżdżą sobie takimi furami, 500 koni, tam V12, 5 litrów pod machą i tak dalej, i tak dalej. I oni mogą, bo przecież oni pracują. Oni muszą dojeżdżać do parlamentu. Hello. Więc nie będą jeździli pociągami, nie będą jeździli jakimiś tam elektrykami, który pojedzie 200-300 km, bateria padła i trzeba się zatrzymać na całą noc w hotelu, a podróż w tym momencie do tej ukochanej Brukseli trwałaby na przykład tydzień w jedną stronę. Przy założeniu, że trzeba się zatrzymać powiedzmy co 200-300 km w zależności od zasięgu. Więc to jest po prostu to, nie. Ale ty, chłopie, możesz. Ty możesz pojechać sobie, jak chcesz jechać nad morze elektrykiem, możesz jechać 3 dni. Dlaczego nie? Prawda? Możesz, przecież nie musisz. Możesz sobie pojechać za miasto na wieś, zobaczyć, jeśli jeszcze będą krowy albo kury, popatrzeć sobie na kurę i wracaj do domu. Co ty byś tutaj robił po prostu gdziekolwiek? Także, moi drodzy, to jest wszystko. To już nie jest kwestia buntu jakiegoś, to już nie jest kwestia zdenerwowania, bo mamy po prostu do czynienia z idiotami i ludźmi chorymi na władzę. Oni muszą po prostu coś nam kazać, bo inaczej nie mają sensu życia. To są ludzie zakompleksieni, którzy w dzieciństwie z całą pewnością mieli całą masę problemów. W szkole pewnie ktoś na nich tam, nie wiem, czy pluł, czy krzyczał, czy bił. I dzisiaj oni po prostu muszą sobie jako dorośli ludzie zrekompensować to, co mieli w dzieciństwie. Nie mnie to oceniać, ale tak mi się wydaje, że tak to właśnie jest. I stąd się po prostu wzięły ich chore, niedorzeczne pomysły, którymi nas raczą. Dlatego powiem tak. Strajk się nie skończy. Nie ma prawa się skończyć, dopóki nie osiągniemy celu. Mimo to, że dopiero co, nie wiem, czy wczoraj, czy przedwczoraj, ale to jest dosłownie kwestia kilkudziesięciu godzin, gdzie koledzy jaśnie panującego nam
towarzysza Tuska klepnęli inne jeszcze obostrzenia Zielonego Ładu w Brukselce. I tak to wszystko wygląda, więc oni naprawdę mają nas gdzieś. Ich nic nie obchodzi. Cała Europa strajkuje. Wszyscy rolnicy wyjechali na drogi, ulice, autostrady, blokują budynki administracji rządowej i tak dalej, i tak dalej. Oni sobie z tego nic nie robią. Nic za nic. Nie możemy po prostu im pozwolić na to, żeby oni osiągnęli ten cel. Bo jeśli do tego dojdzie, to już nie będzie możliwości uprawy marchewki, pietruszki, ogórka, pomidora. Jest, w Polsce jest ogromna rzesza działkowców. Ludzi, przeważnie na emeryturach, którzy gdzieś tam kiedyś pracowali i tak dalej, i ich całym życiem jest właśnie ta działeczka w mieście lub poza miastem, która daje im satysfakcję i robią to z przyjemności dla siebie, dla swoich dzieci, dla swoich wnuków. I to też jest ważne. To jest naprawdę ważne. Bo ci ludzie mają w ten sposób cel. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to my decydujemy, co będziemy jedli, kiedy, o której, z czego, od kogo kupione i tak dalej. Nikt nam tego prawa nie może zabrać. Chyba że oddamy je sami. Moi drodzy, reasumując, to co się dzieje z eurokratami, to co chcą z nami zrobić, to ja nie widzę innego wyjścia. Powrót do roku 2004, do sytuacji właściwie sprzed roku 2004, kiedy chodziłem po ulicach Wrocławia z plakietką nie dla Unii Europejskiej. Ja już wtedy wiedziałem, z czym to się będzie wiązało i czemu to będzie służyło. Dlatego uważam, że jedynym sposobem na to, żeby uniknąć tej paranoi, tej choroby psychicznej, która trawi nie tylko nas, Polaków, ale wszystkie kraje tej chorej Unii Europejskiej. Jedyny sposób to jest opuścić ten kołchoz, zagłosować za polskim rządem, żeby Polacy w Polsce byli gospodarzami. I teraz tu trzeba uważać, bardzo, bardzo być ostrożnym. Zwracajcie uwagę, na kogo głosujecie. Ten, kogo wybieracie, a zbliżają się wybory samorządowe wielkimi krokami, patrzcie, żeby był Polakiem. Z dziada, pradziada. Kim byli jego rodzice, dziadkowie i pradziadkowie? Co robili przed wojną? Musicie się dowiedzieć. Zadawajcie te pytania i chodźcie na spotkania z kandydatami. Oni muszą wam to odpowiedzieć. To nie może być taka sytuacja, że mam lat 30 i jestem kandydatem, skończyłem szkołę. To są żadne informacje. Naprawdę. Kim są twoi rodzice? Co robią? Kim są dziadkowie? Co robili? Pradziadkowie? Gdzie? Skąd przybyłeś? Skąd się wziąłeś? I tak dalej. I tylko w ten sposób, na takich zasadach, oczywiście nie unikniemy błędów. Bo trzeba przyjąć to właściwie, że tacy ludzie też będą kłamać. Ale być może będą tacy, którzy powiedzą prawdę. Więc mamy de facto sytuację, gdzie na dwoje babka wróżyła i część nas okłamie, a część powie prawdę. Więc już wyeliminujemy, powiedzmy, połowę tych wszystkich farbowanych lisów, nie wiadomo skąd, Volksdeutschów i innych tam, no, dziwolągów, których miejsce na pewno w Polsce jest, ale nie wśród ludzi decydujących o nas. Bo to są nasi wybrańcy, rozumiecie? To polega na tym, że jeżeli głosujesz na Jana Kowalskiego, to Jan Kowalski zrobi dokładnie to, o co tobie chodzi. Chciałbym, żeby we Wrocławiu na ulicy jakiejś tam była na przykład ławka na przystanku drewniana, a nie metalowa. I Jan Kowalski mówi: w moim programie na tej ulicy we Wrocławiu przewidziałem ławkę drewnianą. W tym momencie wasze poglądy się pokrywają. I jest, tak powinno być,
że to powinno być absolutnie pewne i oczywiste, że Jan Kowalski, kiedy zostanie wybrany, postawi nam naszą wymarzoną, ulubioną i bardzo chcianą ławkę. A nie będzie sytuacji w takiej, w której oto wybrany i Jan Kowalski, który obiecał nam ławkę, rozbierze nam chodnik. Tak właśnie wygląda dzisiaj sytuacja z rządami koalicji Zdrady Narodowej. Pamiętajcie jeszcze jedno, ich naprawdę jest łatwo pokonać. To są ludzie, którzy się szczerze nienawidzą, ale zjednoczyła ich nienawiść do Prawa i Sprawiedliwości. Zatem pokonać ich można naprawdę łatwo. Skłócić do bólu. Włożyć kij w mrowisko. Oni się tam pożrą, zeżrą nawzajem. I wtedy ta koalicja się rozpadnie. Jak koalicja się rozpadnie, to mamy szansę Polską zaczęli rządzić Polacy. Co się wydarzy później, jakie będą wybory, o tym wam powiem później, co ja bym zrobił, bo każdy ma własny rozum i każdy wedle niego postąpi. Ale pamiętajcie, przestrzegam, patrzcie na życiorysy, domagajcie się tych życiorysów. Nikt z nieba nie spadł, z gruszki się nie zerwał. A jak mówi stare polskie przysłowie, niedaleko pada jabłko od jabłoni. Zatem taki były ubek, esbek czy jakaś inna szumowina, jeśli miała dzieci, to te dzieci się wychowały w tych patologicznych poglądach. Następnie wychowały swoje wnuki, również w tych patologicznych poglądach. I potem mamy takie wszystkie dewianty w sejmach.